10 lipca wspominamy świętego Antoniego Nguyen-Hu Ukuyen, męczennika. Antoni urodził się około 1768 roku na terenie dzisiejszego Wietnamu, w rodzinie katolickiej. Należał do bardzo starego i zacnego rodu. Miał jeszcze czworo starszego rodzeństwa. Jako młodzieniec Antoni bardzo pragnął zostać kapłanem, jednak ponieważ dwa jego bracia już nimi byli, poproszono go, aby został w domu, założył rodzinę i przyczynił się do przedłużenia rodu. Przez pewien czas służył też w wojsku. Po 2 latach służby powrócił do rodzinnego domu i wiele czasu poświęcił studiom medycznym. Z biegiem czasu Antoni zyskał opinię bardzo dobrego lekarza, dorobił się fortuny, jednak ubogich zawsze leczył za darmo, nawet kupował im lekarstwa. W czasie epidemii cholery, która wybuchła w Wietnamie, nie tylko leczył i opiekował się chorymi, ale też sprowadzał żywność dla nich. Gdy żona i dzieci zarzucały mu, że zbyt dużo pieniędzy przekazuje na cele dobroczynne, powiedział, że to nakazuje Biblia i że jeszcze nie widział, by ktoś, kto pomaga biednym, sam był w potrzebie. W jego domu zatrzymywali się misjonarze, a gdy ich nie było, w swoim domu prowadził katechezy dla dzieci i dorosłych. W czasie, gdy nie zatrzymywali się u niego misjonarze, Antoni sam prowadził modlitwy, a nawet nabożeństwa, na przykład pogrzeby. Mimo dużego zaangażowania w sprawy zawodowe i społeczne, wiele czasu poświęcał na wychowanie dzieci. Najstarsza córka została zakonnicą, a pozostałe dzieci były bardzo gorliwymi katolikami i podobnie jak on angażowały się w działalność charytatywną. W czerwcu 1838 roku z rozkazu królewskiego nakazano aresztowanie przebywającego tam kapłana z paryskiego towarzystwa misyjnego. Antoni, dowiedziawszy się o tym, ukrył kapłana w starej farmie na terenie swojej posiadłości. W tym czasie do jego domu wysłano żołnierzy, którzy przeprowadzili rewizję, a ponieważ nie znaleźli kapłana, torturami zmuszali służbę do ujawnienia miejsca pobytu Antoniego i poszukiwanego księdza. Jedna z osób złamała się i zdradziła kryjówkę. Żołnierze wkrótce aresztowali Antoniego, zniszczyli księgi religijne, a jego zawieźli do miasta. Antoniemu udało się jeszcze przekazać informację swojemu synowi, który przyszedł i spotkawszy się z nim, przekupił żołnierzy, dzięki czemu udało mu się zniszczyć spis chrześcijan, w wyniku czego uniknęli prześladowania. W więzieniu Antoni spotkał kilku znajomych kapłanów. Zmuszano też go do podeptania krzyża, czyli wyparcia się wiary, lecz tego nie zrobił. Wtedy jego tortury się nasiliły. Sam mówił, lepiej umrzeć, niż wyrzec się Boga. W więzieniu dużo czasu poświęcał na modlitwę, pościł, ale także leczył współwięźniów, a nawet jednego z urzędników. Miejscowy mandaryn kilkakrotnie listownie przynaglał króla, aby ten wydał na niego wyrok śmierci. Jednak król, ponieważ znał zasługi Antoniego i wiedział, jak był ceniony przez ludzi, zwlekał. Dopiero po 2 latach w końcu wydał wyrok. Antoni został o nim poinformowany 12 czerwca 1840 roku. Najpierw podziękował za tę łaskę Panu Bogu. Tego dnia też ostatni raz spotkał się z synem, który odwiedził go w więzieniu. Później już tylko się modlił i czekał na spotkanie z Bogiem w niebie. Jego wyrok został wykonany w sobotę, 10 lipca 1840 roku. Stracono go przez uduszenie. Przed egzekucją Antoni pomodlił się, pożegnał z tymi, którzy do niego przyszli w tym momencie, życzył im pokoju i prosił, by prowadzili życie zgodne z wymaganiami religii i zapewnił, że spotkają się w niebie. Miał 72 lata. Został beatyfikowany 27 maja 1900 roku, a kanonizowany 19 czerwca 1988 roku przez papieża świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika świętego Antoniego, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.